Siema. Zadanko pierwsze, która próbna rozszerzona grudzień i od razu atakują was logarytmem. O, okej. Zadanie za dwa punkty. Musimy zapisać obliczenia i obliczyć takie wyrażenie, które jest naszpikowane logarytmami. To w pierwszej kolejności możemy się zastanowić, czy możemy obliczyć te logarytmy. Każdy po kolei, są tylko trzy. No niestety logarytmu przy podstawie 3 z 5 nie obliczymy, a także logarytmu przy podstawie 25 z 27 nie obliczymy, że smutna minka. No ale możemy obliczyć logarytm w podstawie 7 takiego pierwiastka i może sobie od tego zaczniemy. Żeby obliczyć taki logarytm, ja sobie go przepiszę i zapiszę, że jest równy x. I zgodnie z definicją logarytmu pójdę sobie w ten sposób. 49 od razu zamieniam na 7 do kwadratu. I idąc dalej, 7 do potęgi x-owej to jest 7 do potęgi 2 szóste. Czyli teraz korzystając z własności funkcji wykładniczej, funkcja jest różnowartościowa. Wartościowa, ciężki język polski, mogę napisać, że aby te liczby były równe, to wykładniki muszą być takie same, czyli nasz x równa się 1/3, czyli ten logarytm w mianowniku będzie równy 1/3. Ok, pierwsza rzecz z głowy. Idziemy teraz do tego licznika. Logarytm przy podstawie 3 z 5 razy logarytm przy podstawie 25 z 27. No, tu niestety nic nie policzę. Żadnego z tych logarytmów nie obliczę. Nie mam wzoru żadnego na mnożenie logarytmów, także dupa. Nic tutaj się nie uda z tym zrobić. To, co ewentualnie mógłbym zrobić i według mnie bardzo przyjemnie zawsze w zadaniach z logarytmem redukować sobie te liczby w logarytmach. Czyli mogę zapisać, że to będzie logarytm przy podstawie 5 do kwadratu z liczby 3 do trzeciej. I to już jest całkiem spoko. I teraz to się równa. Jest taki fajny wzór. Ja go może zapiszę. Jeżeli mamy logarytm przy podstawie a do potęgi n tej, liczby b do potęgi m tej, mogę to zapisać jako m przez n logarytmów przy podstawie a z b. Całkiem przyjemny wzorek. No i przy okazji możemy go tutaj wykorzystać, ponieważ będą to 3 drugie logarytmu przy podstawie 5 z 3. A zatem nasze wyrażenie przekształca się do postaci 3 drugie razy logarytm przy podstawie 3 z 5 razy logarytm przy podstawie 5 z 3. No tutaj już całkiem przyjemnie ta sytuacja wygląda. Mamy odwrotne logarytmy. No i pytanie, czy coś mądrego możemy z tym tak od razu zrobić? No, coś możemy. Przepiszemy sobie te dwa logarytmy. Logarytm 3, 5 i logarytm 5, 3. I teraz tak. Jeżeli nie wiemy od razu, ile jest równa taka sytuacja, to wszystko w porządku. Spróbujmy sobie przekształcić te wyrażenie tak, żeby móc je rozwiązać. I teraz to, że te logarytmy mają takie same wartości, no to daje nam bardzo duże pole manewru. Ponieważ jest taki bardzo przyjemny wzór, że jeżeli mam logarytm przy podstawie a z liczby b, to mogę zapisać tę sytuację inaczej. To się ten wzór, jak się nazywa, jak zapewne dobrze wiecie, wzór na
zamianę podstawy logarytmu. No i właśnie z tego wzorku spróbujemy sobie tutaj skorzystać i jeden z tych logarytmów zamienimy w jakiś mądry, cwany sposób. Pierwszy sobie przepiszę i teraz tak. Chciałbym, właściwie nawet inaczej, przepiszę go w ten sposób. Logarytm przy podstawie 3 z 5 przez 1. Zapiszę to w ułamku, będzie przyjemnie widać. I co bym tutaj chciał dostać? Ja bym chciał tu dostać logarytm w podstawie 3 z 5. Tak. No ale zaraz. To jak to teraz tutaj wszystko powinno działać? No otóż zwróćcie uwagę, że liczba a musi być tutaj. No i na dobrą sprawę liczba a tutaj jest. To się zgadza. No ale liczba b w takim razie musi być w logarytmie górnym. A zatem nie mam wyjścia. Z góry muszę zrobić logarytm przy podstawie 3 z 3. Wszystko się zgadza. Ale ktoś powie, no zaraz. Ale tutaj jest jeszcze liczba t, a u nas jest to trójka, czyli to samo co b. No, tak. Nikt nie powiedział, że te liczby muszą być różne. Także jak najbardziej tu wszystko jest ok, tu wszystko się zgadza. Te logarytmy nam się kasują i to się równa. Logarytm przy podstawie 3 z 3 to jest równe po prostu 1. No i tutaj faktycznie, jak mamy taką sytuację, że mamy dwa logarytmy, które mamy wymnożyć i one mają odwróconą potęgę z liczbą logarytmowaną, to taki iloczyn będzie równy 1. A zatem możemy napisać tutaj, że ta sytuacja równa się 3 drugie. No i teraz możemy wrócić do całego naszego zadania i napiszemy sobie, że nasza poszukiwana liczba to będzie licznik 3 drugie, mianownik 1 trzecia. I naprawdę błagam Was w takim miejscu spokojnie, głęboki wdech, bo bardzo często uczniowie twardo dochodzą do takiego wyniku. To niestety jest źle. To się równa 2 trzecie razy 3 pierwsze. Czyli to się równa 2. Źle. Nie mam miejsca. Tutaj zmieszczę. To się równa 3 drugie razy 3 pierwsze. I to się równa 9 drugich, czyli 4,5. I to jest wynik prawidłowy. Że zarówno i ten błąd. Klasyka gatunku, ktoś przebrnął przez ten wzór, ktoś tutaj nawet wiedział, że to tak wygląda, doszedł do 3 drugich, a tutaj twardo, jak trzeba mnożyć ułamki, czy tam dzielić, to zatludne. No, szczerze mówiąc, zadanie takie standardowe raczej. 2 na 2 punkty. Jakiś tutaj punkt za darmo był, żeby uczeń sobie taki jakiś prosty logarytm rozwiązał. Jeżeli ktoś nie bardzo w te przekształcenia na logarytmach się potrafi bawić, to ten jeden punkt by zgubił prawdopodobnie, bo z tym coś ciężko byłoby zrobić bez tych wszystkich przekształceń. Także myślę, że tutaj trudność zadania takie 3 na 10. Coś takiego. Jeden punkt był za darmo, drugi punkt był trochę gorszy. No i w sumie tyle. Zadania z logarytmów można utrudniać w nieskończoność, także akurat tutaj naprawdę za dużo się nie działo, ale faktycznie coś trzeba było wiedzieć, coś trzeba było pomyśleć. No dobra, mam nadzieję, że Wam to pomogło. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobają zadania z logarytmów. Są
wasze ulubione, czy nie. I czy to zadanie dla was było trudne. No i pozdro. Siema.